Dobra, sprawdźmy grę. Gra nazywa się The Long Drive. I to ma być troszkę takie zapchanie tej dziury po My Summer Car. No to sprawdźmy tak. Start. No jest grubo, jest grubo, to jest. Czekajcie, co to jest? Czekajcie, papierochy są. Dobra, papierosy są, okej. Mogę tutaj kręcić nimi. O, okej. A ja radio. Ja już radio puściłem, bo to jest coś takiego. Dobra. Damy się tutaj. Nie, to nie jest od tych samych twórców. To jest ewidentnie gra, która się inspirowała My Summer Car. Dobra. Dobra, move, scroll. Mogę tak ruszać, mogę tak ruszać. Dobra, spoko. A, i mogę... tak. Dobra. A, i tak mogę obracać. Bardzo dziwnie. Jak to puścić na F? Mamy Atari. Jest dobrze. Puszczamy radio. No jest dobrze, jest dobrze. Butelka. Okej. Czy mogę ją wypić? Nie. Dobra, jest kuchenka. Co jest na kuchence? Bortoko Scalipo. Czy to jest od też Finów? O, wygląda dosyć fikuśnie. Okej. Lecimy dalej. Wiadro. Puste wiadro. O, światło. Tak się otwiera. Dosyć dziwnie się steruje w tej grze. O kurde. Dobra, ekip. Dobra, spoko. Nie mam amunicji, więc musiałbym podnieść. Śrut. Dobra. Czekajcie. Nie, to jest sterowanie jest najcięższe na razie. Tu mamy olej. Lorneta. No powiem wam, jest, że jesteśmy na pustyni. Nie jest to Finlandia, zdecydowanie. Dobra. Gra przynajmniej dziwnie chodzi. Mamy choineczkę. Mogę ją powiesić w samochodzie. Dobra. Na razie ją tutaj damy. Ktoś zrobił swoje radio, chyba mi się wydaje też pod to. Co to jest? Sztabka złota? Nie wierzę w to. Tu możemy koksić, tu jest samochód. Dobra. Mam nadzieję, że samochód działa. Musimy otworzyć. No, zdecydowanie nie jest to elektryczne. Piwnica. Co tam? Żarówka zepsuta. O, Holender! Ktoś zgubił chyba swoją zabawkę. To nieźle się tu na pustyni niektórzy bawią w wolnym czasie. Dobra, otwórzmy to. Powiem tak, wygląda to imponująco. Jak otworzyć? O, tak. Studnia jest jakaś. Będziemy mogli strzelać. Możemy wskoczyć do studni?
Jak to wygląda system? Można save'ować? A, save'niemy sobie tutaj. Okej, okay. Let's go. Butelki, do butelek można strzelać. Settings. Jeszcze zrobimy sobie coś takiego. Draw distance, sensitivity. Object, FPS limit, ok. No. C64. Okej. Okay. Można grać w tym klimacie, jak ktoś bardzo chce. Spoko. Opona zapasowa. Dobra. Wsiadamy. A w ogóle paliwo trzeba by zatankować chyba, co? Okej. Okay. Mamy tu paliwo, czy nie? Czy ja właśnie wodę zatankowałem? Mam nadzieję, że będzie działać. Fajną mieszankę zrobiliśmy. Ciekawe, czy to w ogóle zadziała. O, powiem wam, że skomplikowane to nie jest za bardzo. Jeżeli chodzi o silnik. A może odpali cicho tam. No, zamykaj się. Cicho. Jak tu się wchodzi? Jak w My Summer Car? Okej. Okay. Spacja, accelerator, lights, ignition i... Na skraju bliska sprowadzono kolejnego więźnia. Ciekawa ta liczba, nie powiem P. Miodek, dziękuję ci za 69 miesięcy. Najdłuższy sub, jakiego znam. Bardzo fajna ilość, 60. Dziękuję ci serdecznie. Ty w ogóle zasubskrybowałeś na poziomie drugim, to w ogóle podwójnie jeszcze ci dziękuję. Takich subków łącznie jest kilka tylko. I masz specjalną emotkę Bonkol G. Złotą. Dziękuję. Dobra. Chyba trzeba wczytać. Tak mi się wydaje ogólnie. On jedzie. Jadę! Co jest? Ło, to jest potężna prędkość. Jedziemy. Światła. Paliwa mamy mało. Ale damy radę, dojedziemy. Okej.
ale gorąco na tej pustyni. Nikogo nie spotkamy na razie. Może dojedziemy gdzieś. Ale kopci. Jak się daje na dwójkę? Jak to jest sterowanie? Shift to gear, shift up. Okej. Sprzęgło control. Dobra. Jeszcze jedną kolejkę? Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to Goldenson, nasz kandydat. Nikt was nie pobanuje tak jak on was zbanuje. Głosuj na kandydata numer 2, lista numer 1. Dziękuję ci serdecznie za donata. Nie komentuję, bo nie mogę się opowiadać za nikim. Czy da się zmienić? Czekajcie. Jak się zmienia? Shift to gear 1 do 4. Sprzęgło. Ale nie działa mi zmiana biegów. To znaczy, próbuję 1-4, to nie działa. Strzałka góra dół nie działa. Drive headbob, what headbob, hit haze, odd hit haze, distance show, grass, fox, smokers, controls to nie. Okay. K plus scroll. A tak. Czekaj, coś zmieniam teraz, ale... Tak, tu na środku drogi? Skała na środku drogi? Auto shift wyłącz. Działa. Sprzęgło, kontrol i strzałka. Dwójka. Jedziemy. Oj, ale on coś słabo jedzie, chyba wody za dużo mamy w baku. Dobra. A teraz tak. Jak się wychodzi? O kurde!
Nie, nie, nie! Nie o to mi chodziło. Co to, stacja paliw? Spokój się, sprzęgło. Jak jest? Okej, jak się wychodzi stąd? Kurde mol. Dawaj to! Montuj! Dzień dobry! Ja chciałem zatankować. O, lusterko. O, może być. Jak najbardziej. Ale tutaj nie ma takiej mechaniki jak w tym. O, nawet cień jest tutaj w tej grze. A, lusterko to mamy. Możemy oponę. To to jest? To nie wiem, wiadro, studnia. Okej, dobra. To co? To tankujemy. Jest to czynne? Halo, jest tu kto? Czekajcie, bo ja mogę... Co? O co chodzi? Ale ja jestem pudzian. No to tak to nawet ma... Coś tam wyleciało. Dobra, czekajcie. Bez przesady. Nie. Co? Okej. Dobrze, jest naprawione, uratowane. Weźmiemy to. Okej. Jak z tym tankowaniem? Co to jest? Water? Gaz! O! No i teraz to będzie to sztos. Dobra, a nie da się... Weźmy to do bagażnika, czy tutaj? Aha, dobra. Zamknijmy. Czemu nie mogę? Halo? Aha, super. To jest... Jadę? Czemu nie jadę? Siedziałem jako pasażer. No to wszystko tłumaczy. My summer car. Czekaj, co się stanie. That's
forget about sex now. And I don't want to talk too much about it. Nie zamknąłem! O nie! Dobra. You know what I'm saying? And just like genetic mutations and the evolution. Co jest? Kamień. Co to czerwonego jest za mną? Co się... Tak lusterka działają? Co to jest? No i teraz ja jadę, bo ja mam paliwo. A ja na oleju tylko jechałem. Dobra, zobaczmy, gdzie dolejdziemy. O nie, ale rzuca tym samochodem. Co jest grane w ogóle? No, gra ma tak gdzieś ścinki. Bardzo mało FPS-ów. Jeszcze wyższy bieg. O, fuck! Jedziemy. Let's go. Ale ja już do domu chyba nie wrócę, bo ja już nawet nie wiem, gdzie jest dom. Znaczy w drugą stronę trzeba jechać, ale... Okej. No, muszę wam powiedzieć, że czegoś więcej się spodziewałem. Oczywiście to jest early access i jakiś beta, nie? Pewnie jedna osoba to tworzy, ale... no ewidentnie się inspirowała ta osoba My Summer Car i sukcesem My Summer Car. Natomiast na ten moment to jest coś takiego jak Desert Bus. Nie wiem, czy graliście? To jest gra, w której... To była najnudniejsza gra na świecie. Gra, w której chyba się przez 12 godzin non-stop po prostu tylko jedzie przez pustynię i jedyne co trzeba zrobić, to od lewej do prawej czasami was znosi, to musicie korygować trajektorię jazdy, żeby po prostu cały czas się trzymać ulicy. I to przypomina mi coś podobnego, oj. Paliwo się kończy. No i to chyba tyle. O-o! Chłodnica? Silnik przegrzany. Dobra. O holender! Gotujemy się! O fuck. Czekaj, kurde, drzwi jeszcze rozwaliłem. Jak tu się wy... O ja! Łohoho! Chyba wody zabrakło. A jakbym nam...
A jakbym tutaj do chłodzenia silnika, nie? Wlał teraz paliwa. A jest puste. No i już. Od razu lepiej, jak widzicie. Dobra. Ej. Ty, lusterko można nawet dostosować. Ale jaja. Halo? Jedziemy. Next. A ja nie mogę na takim biegu jechać. On się znowu przegrzeje zaraz. Kopci jeszcze? Nie, nie kopci. O ja. Niech się kopci. Co tam, Ajeno? Wow! Dobra. Pełna moc. Next, please. Czy ta gra dosłownie o tym, że jedzie się daleko? Wiesz co? Na ten moment mogę zrobić tak. I możemy zobaczyć, co się stanie. Ale ktoś lej zrobił. Lalalej, 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 lalej, lalej. Pick up kaktus. Czy można, co można zdemontować jeszcze w tym? Dużo rzeczy można zdemontować. O-o. Okej. Wylewamy. Chłodnica. Opony. No dużo, dużo. Czekajcie. Wejdźmy sobie do menu. I zróbmy sobie seat. Okej.
Randomowy seed można zrobić. I start. I zaczynamy. I teraz tak, bo myśmy nie sprawdzili jeszcze tej wiatrówki, nie? To sprawdźmy. O! Okay. Sprawdźmy z tą wiatrówką. Equip. Break barrel. R plus mouse. O! Dobra, musimy wziąć. Jak to? Pick up. O! Dobra, musimy to podnieść i idziemy strzelać do butelek. Drogi samochód! Idziemy z tym. Tu jest przystanek nawet. Ale gorąco. Żeby nie wpadło. Dobra. A kurde, widzisz. Let's go. Okno? Nie da się. Telefon? Dobra, idziemy do telefonu. Halo? Nie, nie można. Idziemy zobaczyć na przystanek. Ty, my w ogóle mieszkamy na Zadupiu, bo tu już jest koniec. Tam już nic dalej nie ma. Totalne Zadupie. Interview sexy free. No dobra. Jaki jest rozkład? To jest fiński chyba, nie? No i możemy siedzieć, czekać. Czekaj, żeby przyjechał jakiś pick-up drink. Ty, a można się upić w tej grze? Czekajcie, idziemy się upić. Tam jest jeszcze jakieś pomieszczenie, ciekawe co to jest. Okej. Pijemy. Jeszcze? No chyba nie da się upić. Co to jest? Lampka. Pick up. Dobra. 1979 rok. Dobra. Czy możemy hantle wyciskać hantlami? Wow. Siadło. Dobra, idziemy zobaczyć co tam jest za budynek.
Może to syn bohatera z My Summer. Nie wiem właśnie. Czekajcie, kto zrobił tą grę? Nie, to jakiś Genesz zrobił. I on zrobił też Tourette Syndrome grę. Czyli chorobę Tourette'a. I on w ogóle wziął to wszystko, co zrobił. To są wszystko asety, które miał już zrobione. Tylko że było takie słabe, bo... Że niby, gra słów, że niby syndrom Tourette'a, że Tourette to działko i Tourette to choroba. I zrobił po prostu, że się strzela do nadchodzących zombiaków, ale nikt nie chciał po prostu w to grać i się nie dziwię, więc po prostu wziął i... Bo to jest na VR. I ten... I zrobił samochodową gierkę, która się kojarzy z My Summer Car. To można przyczepić? Do samochodu? Wózek? Będę miał small business. O. To jest chyba... Ooooooo! Ja już widzę tutaj zadatki na My Summer Car, kur... O, Holender! Tu można wymieniać te niektóre rzeczy. Ja już biorę maskę i idę wymienić. Podjedziemy tu samochodem. Tu jest kibelek też. Co tam z kibelkiem? Fuj, kupa! Be! Fu! Kupsztal! Mogę podnieść kupę. Ale dorodny taki stolec. Zdrowy. O, tutaj coś jest. O! Jak tu wejść? O, lusterko! Deski tu są, okej. Co to jest? W sumie nie wiem, co to jest. Co to może być? To wygląda jak lina? To zachowuje się jak lina, ale bardziej jak jakiś wąż gumowy. Pick up. Drink. Co to jest, mleko? Seat? Można spanko zrobić? To można pewnie wziąć Atari i podpiąć gdzieś. Czy to jest Commodora, czy to jest Atari? Czekajcie. C64 to jest chyba właśnie. To nie każda... nie wiem. Atari? Olej. Gumowa lala. Karaluch. O, oh, fuck.
kurde, to ja dostałem inny pojazd i ma inaczej silnik. Za każdym razem, kiedy weźmiecie innego SID-a, to możecie mieć inny pojazd. To czekajcie, zróbmy jeszcze test. Wyjdźmy. I random. Start. Też z tyłu. Menu. Seat. Random. Start. Nie, to jest też ten sam. Ale inaczej są drzwi teraz, takie kolorowe. Inaczej wygląda. No, to tak ogólnie, znaczy... Powiem tak. Gra prawdopodobnie, jeżeli będziecie ją odbierać jako gra w takiej, gdzie coś trzeba odkryć, jako przygoda, to może być spoko. Tylko najbardziej zniechęcająca rzecz jest taka, że ta pustynia już sama... O, w ogóle zobaczcie, jestem w jakimś randomowym miejscu. To jest całkowicie inaczej mapa ułożona, widzicie to? Wygenerowana prawdopodobnie losowo. Najbardziej demotywującą rzeczą jest to, że wyjeżdżacie na pustynię i długo nic, cały czas tak samo. Natomiast... no nie wiem, gdybyś... Wiecie, My Summer Car też... Chociaż nie, no My Summer Car przynajmniej na samym początku już oferowało nam złożenie samochodu. Dosyć skrupulatnie. No tutaj silnik składa się z trzech rzeczy. Mogę wyjąć ten silnik. Okej. No wiecie o co chodzi. To. No. No i ładniejszy krajobraz. No nic, no dajemy jeszcze czas tej grze. W sensie ja mogę teraz zatankować samochód na maksa i po prostu jechać do przodu na przygodę. Ale co z tego, jeżeli w tym momencie nic innego nie jest nam w stanie zaoferować. Czytając recenzję już wam mówię, co inni myślą. Bo inni generalnie mówią, patrzcie, aż 119 osób zrecenzowało. I teraz co piszą inni? Powstaje godny rywal do gier o podobnym klimacie, zainteresowani skojarzą tytuły. Mimo bardzo wczesnej wersji gra potrafi wciągnąć na kilka godzin, a chęć eksploracji nalicza kolejne. Z cierpliwością czekam na aktualizację. No, nie do końca tak jest. Very nice game, from update to update game will be better. For my opinion, good alternative for my summer car and dialopy. Fajna gra, lecz mało rozwinięta, przydałoby się osiągnięcia... i więcej opcji w aucie ABS ESP. Zaraz, w aucie sprzed 50 lat? To niezły wariat. Dobra, i teraz tak. FIB CBA, nie? Dokładnie. To jeszcze. Ich weiß nicht, was ist hier Menschen erwarten oder überhaupt. Wissen, was Early Access bedeutet. Ich mag das Spiel, es komme circa alle 10 Kilometer kleine Tankstelle oder Hauser, die man looten kann. Man findet Uhr, Benzin, Öl, Kippen, Waffen, Wasser, Alkohol, Autos, Anhänger, Helge, Reifen, Spiegel, to jest lustro. Radkappen. Dem Spiel fehlt echt natürlich noch ordentlich an Inhalt Oberschlaus. Fände es auch gut, wenn man noch wie... Co wy tam piszecie? Oder Dinge, die man auf dem Weg zur Mama erledigen muss. Freue mich, das Spiel waschen zu sehen. Potential has es auf jeden Fall.
Ja. Es ist eine sehr coole Idee, die hinter dem Spiel steht. Man muss echt sehr viel aufpassen auf dem Weg und wenn man sich denkt. Dawno nie czytałem w ogóle nic po niemiecku. Moito, ja. It will be better, very good. Du kannst nicht Deutsch reden und lesen. Ja, ich kann. Ich rede. Dobra. Tyle jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. No nie wiem, może jeszcze powrócimy.